Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Euro Truck Simulator 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować nasz ciężki transport 55 ton w postaci czołgu, więc bez zbędnego przedłużania pojedźmy dalej. To trzeba się włączyć, tylko widzę, że ich teraz jedzie tu pełno. Więcej ich nie było. Pan nas puszcza. Dziękuję panu. Jeszcze w tunelu to jakie echo jest. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. I znowu trzeba zjeżdżać. No co to ma być? Będę tylko zjeżdżać. Redukcja. Gaz. Szeroki ładunek mamy, więc pchnij bramę, czyli ramyczki bez większych problemów przejechał autopasem. Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Prawy hamowania awaryjne na rondzie. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Ludzie włączone, nawet nie wiem, jakim to się cudem. No, włączone ludzie światła, a nawet nie wiem, czy nie włączyłem. To jest lepsze. Światła, no nie, światła. Światła, no nie. Aha, kontroler przejdzie w 19. O. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
trzeba ustąpić tym, co jadą z prawej, tu. Ale nic nie jechało, więc na spokojnie mogliśmy sobie wyjechać. Puśćcie pan w gościu. Oto ktoś mandat dostał. I rozpędzamy się. Znowu już mamy 55% paliwa. Wypadałoby tutaj zacząć pomału myśleć o stacji. Mamy 3 godziny i 43 minuty. Godzina i 40. A, to będzie dobrze. Tam się zatankujemy. I zrobimy sobie nocleg przy okazji. Podobno tak samo jak przez Grecję, czy przez Serbię. No naprawdę mają fajnie porobione tutaj. Będzie przekroczenie prędkości, bo... No jacyś leni jadą. Ja ich z tym czołgiem się rozpędziłem, teraz nie mogę zwalniać za dużo. Bo to zbędne paliwo się traci. Jakiś wiaduczcik ładnie zrobiony. Tyle mocy, bo to jest pod górę, nie? Trzymaj się prawej strony. No teraz jak wyprzedzą, to mógł się prawej strony trzymać. Zjedź w prawo. Gdzie tymi ciężarówkami zawsze przyhamują, jak ja mam akurat zjechać. No i jeszcze też zaczyna padać.
Normalny super pomaga. To jeszcze od razu się rozpada. Skręć w lewo. No jedź. Ty no panie, no jedź pan. No jedź pan, bo ja też chcę jechać. Przerywane, to można by przejść. Ja dziś tunel. On spowalnia, czy ruch jedzie. To się chyba już stało. Dajmy, to jest tylko symulator. Więc możemy zrobić coś. Chodźmy. A na czynniu, bo nie zagrażamy żadnym ludziom. Żadnym ludziom, to jest tylko symulator, pamiętajmy. I pamiętajmy o tym, żeby w prawdziwym życiu nie być u nas takich manewrów, bo to zagraża w życiu innych osób. Na 6 km na godzinę mandat dostałem do przekroczenia o 6 km na godzinę. To jeszcze jest porządny, 2,5 tysiące. Czekamy. Dajmy 2,5 tysiące złotych wywali za 6 km na godzinę przekroczenia prędkości. Ludzie to by jeździli bardzo przepisy. Daje nam godzinę 30 czasu pracy. Mamy 35% paliwa. Ostatni dostał 38 minut, więc idealnie będzie. Oto radarek, można by pomachać. Chyba to nam nie odlepi. Nie, gdzie jest oznakowany fotoradar, to trzeba go nagrywać. Znowu zwolniliśmy go z niesienia. Teraz nam się ten pomoc wyłączył. Ale ten deszcz to bardzo brzydko pomaga. Panie, ale skręca i skręca. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ale tam to zajęło mniej niż 38. Skręć w prawo. A w tym deszczu to my ledwo zahamujemy. I
kręcą. On mi powie, że to jest stacja od tej, to mi żaden tak tu podjechał. Tak, teraz muszę tu jakiś dziwny manewr wykonać. Lewo skręcamy. Ten też mnie wykończy dziś. Już nie ziewaj, chłopie, nie ziewaj. Dobrze, ile czasu pracy zostało? 58 minut. Chodź. Mamy czas. Stoimy. Jeszcze pada? W porządku, znajdźmy inną trasę. Jaką inną trasę? Panie GPS. Skręć w prawo. Czy na godzinę też jest ten sam plan. Za 6. Musimy to sprawdzić. Czyli niezależnie ile przekroczymy, jednak dostaniemy ten sam plan. Super. Sterka z tymi kamerami roześmieją trochę drogę. Wszyscy hamują i hamują i hamują. No zero. No nie lepiej. Ciężarówki mnie umie skręcić w prawo. No jedź, 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 jedź.
No i 6 na godzinę znów przekroczy. Aja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 j
Moje światło nie działa. Nie 70. Jedź prosto. I 90. Będziemy po nasne. Żebie, jak się rozpędzamy. A nie dziś zachowamy kamerę. I też takie przypadki się zdarzają, że tam jakieś zachowują. Różne rzeczy się dzieją na drodze. Pierwszej nocy kto to jeździ, nie? Może zazwyczaj ciężarówki, ale jak ktoś tam podróż dalszą jedzie. Będzie 14, jak to 90 było. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Panie, na znaki się patrzymy. Nie przejechałem przez środek rondy, a jestem jeden, by chciał powiedzieć. Nie, zrobiłem obrazówkę dookoła. Tylko przyjechałem po tych kocich łbach, co są zazwyczaj przyrąbne. One są stworzone dla ciężarówek, a dziwne się są dłuższe. Naczepy. Ale nikt nie zakazuje po nich jechać. Więc tak, aby czasami łagodniej wykonać ten zakręt się. Prosto jeździ. Jedź prosto. Jadę prosto. Nie ma sensu ludzi nawet używać, bo tam radio było świetne. Prosto.
gdzie? No przecież to 90 jest. Nie było żadnych znaków ograniczenia z tego kręcu. 14 na godzinę. 7 rodą na nie 14. Jeszcze tyle to na te znaki się spojrzeć. Egoiste są te linie. Zjedź w prawo. Mamy prawie do połowy wciśnięty hamulec. Nie wiem, o co hamuje. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. No co to miało być? No nie, co to miało być? Normalnie bym wziął i drogę zajęć. Już przez noś przejechałem. Wyjść przez tą kamerę. Co jest? Jak ja zmieniam bieg, to ty też zmieniaj bieg. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Robot drogowy. Przygotuj się do skrętu w lewo. No i co to teraz ma być? Będzie przekroczenie znowu. Skręć w lewo. Czemuż normalnie wszędzie ci policjanci są? Ja nie wiem. Kraje policyjne czy co? Pewnie na każdym rogu policji. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ja to jestem jazdą do firmy, to nie? Koniec trasy. Dobra, jesteśmy. Otwierać. Jak wy chcecie mieć tą naczepkę? O tutaj, ale wiecie, że to mi te drzwi to odbrały, będą przeszkadzać. Ale drzwi to są akurat modyfikacje, więc... akurat nie jest zaimplementowane w grę.
Nie, to dużo miejsca jest. Mam radę. Pięknie. Przy ściance ładnie, równiutko. Może i nie w tej ładu, co oni chcieli, ale ja mam ciosem, która jeszcze się nazdał i tam zaparkował. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie. Cześć. Pa, pa.